Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie pokażę Wam, co zrobić z kwiatami funki. Zapraszam do oglądania. Funkia to bardzo fajna roślina o nietuzinkowych liściach i co jest bardzo fajne, jest to jedna z niewielkiej ilości bylin, która nadaje się do cienia. Główną ozdobą funki są jej liście, jednak roślina wypuszcza również bardzo fajne kwiaty. Jednak często pytacie, czy przycinać te kwiaty i tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zawsze przycięcie takich kwiatów spowoduje, że roślina poświęci więcej składników odżywczych na rozrastanie się czy ukorzenianie. Zatem moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że jeśli macie młodą roślinę i zależy Wam głównie na tym, by ona się rozrastała, to wtedy przycinamy te kwiaty. Jednak jeśli mamy starszy egzemplarz, tak jak tutaj, to myślę, że nie ma potrzeby przycinania tych kwiatów, bo dodają one dodatkowego uroku. Może być też sytuacja, że macie starszy egzemplarz, ale te kwiaty Wam się najzwyczajniej w świecie nie podobają i stawiacie tutaj głównie na wygląd tych liści. Wtedy możemy te kwiaty przyciąć. No ale jak przycinamy te pędy kwiatowe? Słuchajcie, przycinamy je tutaj, poniżej poziomu liści. Ja tutaj nie przycinałbym tej rośliny, jednak na potrzeby filmu pokażę Wam, jak ją przycinam, żebyście wiedzieli, w którym miejscu to zrobić i jak to będzie wyglądać. Tyle, zabieg mam już skończony, wszystkie pędy kwiatowe są już przycięte. Dla utrwalenia pokażę Wam jeszcze na przykładzie jednej funki. Słuchajcie, to tyle. Nie jest to żaden skomplikowany zabieg, wykona go nawet początkujący ogrodnik. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam sprawę, co zrobić z tymi kwiatami. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!